Hej, witajcie w nowym teście. Dzisiaj będziemy testować nowy podkład z marki NYX i jest to NYX Total Control Drop Foundation. I jako, że właśnie dzisiaj, kiedy chciałam nagrywać ten test, zapukał do mnie kurier z taką piękną oto przesyłką. Także będziemy testować nie tylko dzisiaj podkład, ale także pędzel, który właśnie jest skierowany do tego podkładu. Ja Wam tutaj pokażę na szybko właśnie zawartość paczki. Mam tutaj 9 odcieni i pędzelek, także nie tylko właśnie będzie test na mojej twarzy, ale także pokażę Wam swatche najjaśniejszych 9 odcieni, które właśnie mam tutaj. Podkład znajduje się w szklanym opakowaniu z pipetką. Ta pipetka jest naprawdę bardzo precyzyjna. Można właśnie sobie stopniować kropelki, właśnie takie małe krople, ponieważ o to właśnie w tym podkładzie chodzi, że możemy sobie tutaj budować krycie. Możemy budować od najdelikatniejszego do pełnego krycia w zależności od tego, ile właśnie kropel użyjemy na naszą twarz. Jego pojemność jest znacznie niższa niż standardowa, ponieważ mamy tutaj jedynie 13 ml. Ale ten podkład ma być też bardziej wydajny niż standardowe podkłady, także to dzisiaj przetestujemy. Gama podkładów jest naprawdę bardzo szeroka. Dla naszych realiów to naprawdę jest ogromna, ponieważ są tutaj aż 24 odcienie, z czego są odcienie także dla mulatek, dla czarnoskórych osób, także naprawdę dla każdego można dobrać odcień. Cena tego podkładu to 71 zł, która nie jest mała, biorąc pod uwagę pojemność, także jestem ciekawa, czy rzeczywiście będzie taki wydajny, żeby nam starczył po prostu na długo. I teraz przeczytam Wam obietnicę producenta względem tego podkładu. Niezależnie od tego, czy szukasz delikatnego, czy pełnego krycia, nasz nowy Total Control Drop Foundation da Ci dokładnie tego, czego potrzebujesz. Nakładaj ten aksamitny, matowy podkład przy użyciu pipetki i dopasuj ilość kropelek tak, aby stworzyć look, na który masz ochotę. Potrzebujesz mocniejszego krycia? Dodaj parę kropelek więcej. Dla idealnego, gładkiego wykończenia rozprowadzaj podkład przy pomocy pędzla Total Drop Foundation Brush. Ja mam właśnie tutaj jeden pędzelek, także będę testowała razem z tym podkładem. Podobno właśnie świetnie się sprawdza do tego podkładu. Powiem Wam, że jest on dosyć zbity, bardzo podobnie do Sigma, nie jest aż tak mocno zbity jak Sigma, także zobaczymy, jak się sprawdzi. Tutaj przy tym podkładzie wydaje mi się, że Beauty Blender nie będzie sobie dawał rady, ponieważ on jest naprawdę bardzo wodnisty, jego trzeba wstrząsnąć wcześniej, jest praktycznie jak woda. I to, co jest tutaj napisane jeszcze na opakowaniu, to właśnie mamy tutaj obrazek pipetki, jest napis, żeby mocno wstrząsnąć przed użyciem. I mamy dla delikatnego krycia 2 krople, dla średniego krycia 3 krople, a dla pełnego krycia 4 krople. Plus, przy każdym jest plus, że minimum 4 krople, żeby uzyskać pełne krycie. Tylko jestem ciekawa, na jaką powierzchnię twarzy te 4 krople na przykład dadzą sobie radę, tak? Czy 4 krople na jedną część twarzy, typu właśnie tutaj policzek i kawałek nosa czy brody. Czy uda mi się większą powierzchnię twarzy tymi kroplami przykryć? Podkład, jak słyszeliście, jest matowy, także powinien się u mnie dobrze sprawdzić, także to zobaczymy. Ja dla przypomnienia mam cerę mieszaną z tłustą strefą T, także na takiej skórze dzisiaj ten podkład przetestuję. Mój odcień jest to 06 Vanilla i jest to taki dosyć jasny odcień z żółtym pigmentem, ale nie jest bardzo jasny. Te gamy są jeszcze jaśniejsze, także jeśli jesteście jaśniejsze, to na pewno coś dla siebie znajdziecie. I tak jak obiecałam, mam tutaj swatche 9 najjaśniejszych odcieni. Nie wyszło mi to zbyt dobrze, jak widzicie, trochę krzywo, ale przynajmniej widać wszystkie odcienie tutaj. I zaczynając od najjaśniejszego, właśnie przejdziemy przez te wszystkie kolory. Także mamy tutaj pierwszy, który nazywa się Pale. Jest to naprawdę właśnie taka czysta kość słoniowa. Jest to biel z żółtym pigmentem i wygląda naprawdę przepięknie. Dwójka, jest to odcień, który nazywa się Alabaster. Jest to taki neutralny odcień, jasny, niezbyt jasny. Jak widzicie, on się też ładnie stapia z moją skórą tutaj na ręce, także też bardzo fajnie wygląda. Trójka to Porcelain i tutaj jak widać już mamy różowe tony, takie dosyć mocno różowe tony i widać, że ten podkład się na mojej ręce odcina. Kolejny odcień jest to Light Ivory. Jak widzicie, jest to takie połączenie troszeczkę różu z brzoskwinią. Nie wiem, dla kogo on będzie skierowany, ponieważ rzadko zdarzają się osoby, które by miały taki kolor skóry. Następnie mamy odcień Light. Jak widzicie, on wcale taki light nie jest. On jest to taki neutralny kolor sztucy, także dla szerokiej gamy on będzie właśnie odpowiedni. Potem mamy odcień 6 Vanilla. Jak widzicie, właśnie jest to taki piękny, żółtawy odcień, który będę dzisiaj nakładać na twarz i zobaczymy, jak będzie wyglądał, ale wydaje mi się, że ten odcień właśnie będzie najbardziej odpowiedni. Kolejny odcień to Natural. Jak widzicie, tu jest właśnie ten ogromny skok między tymi kolorami, że właśnie od tej szóstki mojej, potem do tych odcieni już jest naprawdę dosyć duży skok. Jeszcze mi tutaj brakuje jakiegoś jednego odcienia. Tutaj ta 7 jest to taki odcień, bym powiedziała, neutralny. Może delikatnie, mogą się wybijać delikatnie różowe tony, ale jest on bardziej neutralny. Tutaj mamy odcień True Beige. Jak widzicie, on beżowy wcale nie jest. To jest taka, no, troszeczkę żółtaczka. To jest naprawdę ekstremalnie żółty odcień i tutaj bardziej do takich latynoskich
tonacji skóry, wydaje mi się, ponieważ Polki jednak no, aż takie mocno żółte nie są. Ja przynajmniej taka nie jestem i nie widziałam takich osób. Ale za to ten ostatni odcień będzie świetny. Jest to Medium Olive i właśnie ten odcień najprawdopodobniej będę nosiła latem. Jest to odcień, który jest właśnie troszeczkę żółty, troszeczkę oliwkowy, ale nie jest aż tak mocny jak właśnie ten poprzednik, ponieważ ten już jest taki bardziej stonowany i wydaje mi się, że właśnie ten odcień będzie mi pasował latem. Teraz ten mój odcień mocno wstrząsnę i tutaj możecie słyszeć, jak właśnie jest płynny, to jest praktycznie woda. To jest taka jedna kropla. Jak widzicie, on jest ekstremalnie płynny. Jeszcze takiego podkładu nie miałam, na pewno nie matującego, z taką lejącą się konsystencją. Jedną kroplę rozprowadziłam tutaj na większą część dłoni. Mam tutaj ekstremalnie suchą skórę i powiem wam szczerze, że tak zbyt dobrze na niej nie wygląda. Na twarzy oczywiście będzie inna bajka, ale jeśli macie suchą skórę, to raczej nie polecam. Nie wygląda tutaj odpowiednio. Także tak się ten podkład prezentuje. Kolor właśnie, jak widzicie, bardzo ładny, jaśniejszy od koloru właśnie moich rąk, ale powinien na twarzy wyglądać fajnie. Mamy tutaj te cztery krople, które miały być do pełnego krycia i na razie sobie zrobię kropeczki na tej jednej części twarzy i zobaczymy, porównamy te krycie. Ale co to jest taka mała ilość? Już nie mam nad czoło, co użyć. Może mi coś zostanie z tego, co mam tutaj na twarzy. Jak widzicie, mi jest teraz ekstremalnie gorąco, ponieważ mam zamknięte wszystkie okna i mimo, że dzisiaj w Warszawie padał śnieg, to w pokoju u mnie jest ekstremalnie gorąco przy tych światłach. Także teraz możemy zobaczyć dokładnie krycie tego podkładu. Wydaje mi się, że tym podkładem trzeba naprawdę bardzo szybko pracować, ponieważ on na ręce szybko dosyć zastygł na mat. No i te cztery krople, to powiem wam, że dużo mi nie dały. Jednak to nie jest podkład, którego będę używała tak, jak producent powiedział, ponieważ krycie czterech kropek właśnie daje krycie na policzek. Nawet nie cały policzek. Będzie trzeba więcej użyć, żeby zakryć cały. Także testujemy w większej ilości zdecydowanie. Nie przy mojej skórze. Połowę twarzy mam już pokrytą i mimo, że tutaj widać przeogromną różnicę, to mam troszeczkę mieszane uczucia. Tutaj, jak widzicie, te zaczerwienia są bardzo mocne, ekstremalnie, najmocniejsze, jakie w ogóle mogę mieć. Także dzisiaj tak moja skóra wygląda. A tu wygląda po nałożeniu podkładu. Patrzę w podgląd, to z tej odległości wygląda ta skóra bardzo dobrze, tak jakby wszystko było pokryte. Tutaj przy nosie, w okolicach nosa, gdzie te zaczerwienia są najmocniejsze, bardzo mi ciężko było właśnie je pokryć w 100%. I tutaj dołożyłam naprawdę kilka warstw, co trzeba robić naprawdę ekstremalnie uważnie, ponieważ w momencie dokładania warstw niestety ścinamy to, co jest pod spodem. Także trzeba to robić bardzo, ale to bardzo delikatnie. Wykończenie, jak widzicie, jest matowe. Delikatnie odbija się światło od tych bardziej wystającej części twarzy, ale ogólnie właśnie jest mat. Podkład zastygł, trochę zostaje na rękach, także nie jest tak w 100% zastygnięty. Z tej odległości, jak mówię, właśnie wygląda fajnie, ale tak naprawdę ja widzę z bliskiej odległości smugi delikatne. Nie wiem, czy to jest wina tego pędzla, czy to jest wina podkładu, czy właśnie kremu pod spodem, ale na razie w tym momencie widzę delikatne smugi na twarzy, ale też ostatnio się przyzwyczaiłam, że cały czas używałam gąbki do nakładania podkładu, gdzie tych po prostu smug nie ma i nie można mieć po prostu nakładając gąbką. Także też drugą część twarzy właśnie będę testowała z Beauty Blenderem, żeby zobaczyć, czy jest różnica, czy nie będzie właśnie pił za bardzo tego podkładu. Teraz na twarzy nie wiem dokładnie, ile mam kropel, ponieważ wylałam całą zawartość pipetki i trochę mi na tym ręku jeszcze zostało z tego. Także dosyć dużo tych kropel na twarzy w tym momencie mam. Kolor, jak widzicie, jest super, ponieważ bardzo ładnie wygląda, jest właśnie taki fajny żółtawy, idealnie się stopił z moją szyją. No, na razie mieszane uczucia, ale zobaczymy, jak to będzie na drugiej połówce. Cała twarz pokryta i powiem szczerze, że zwracam honor do tej lewej połówki, ponieważ tutaj, jak już troszeczkę ten podkład posiedział, ponieważ zrobiłam sobie przerwę na jedzenie, to wcale tych smug nie widziałam, ładnie wygląda i powiem szczerze, że tą stronę bardziej lubię niż tą stronę, którą nałożyłam Beauty Blenderem. Ponieważ tutaj użyłam praktycznie dwa razy więcej podkładu niż na tej lewej stronie, ponieważ no niestety ten Beauty Blender dużo tego podkładu wchłonął, ponieważ on ma taką właśnie wodnistą formułę, no i jednak Beauty Blender jest stworzony, żeby wodę chłonął do środka, także nie do końca to dobrze wygląda, bo właśnie więcej podkładu tak użyłam, nie wiem, czy widać to tutaj w kamerze, ale ta część jest jakby słabiej pokryta, te zaczerwienia tutaj bardziej prześwitują, przy czym właśnie przy pędzlu tutaj
no ciut i ciut na tym nosie, ale tak to wygląda ok. No nie ściemniał w żaden sposób, ponieważ no pół godziny mam tą lewą połówkę na twarzy i nic się tutaj nie stało, także podkład w żaden sposób nie ciemnieje, wygląda ogólnie ładnie, w sztucznym świetle bardzo ładnie wygląda. Ogólnie w podglądzie też prezentuje się dosyć dobrze. Mamy w tym momencie godzinę 15:52, także teraz zaczynamy odliczanie, a ja teraz szybko skończę makijaż twarzy i za chwilkę do Was wrócę z podsumowaniem, czy dobrze mi się nakładało produkty właśnie na ten podkład. Czy nie było właśnie problemów z roztarciem, czy podkład się w żaden sposób nie stał. Tak prezentuje się skończony makijaż. Z takich ważniejszych rzeczy nałożyłam pod oczy korektor z NARS, jest to Creamy Radiant Concealer w odcieniu Chantilly, czyli najjaśniejszy, a wszystko przypudrowałam pudrem z RCMA, jest to No Color Powder. I tak to się wszystko prezentuje. Jeśli chodzi o połączenie korektora z podkładem, nie było żadnych najmniejszych problemów. Nie było czegoś takiego, że się ścierał podkład właśnie pod spodem, bo przy niektórych takich połączeniach czasami bywa. Jeśli chodzi o konturowanie, róż, rozświetlacz, też nie ma najmniejszego problemu, przy pudrowaniu nic się nie starło. Ja mam w tym momencie dobrze nawilżoną skórę, przy innych podkładach nie widzę żadnych suchych miejsc. Tutaj mam takie suche miejsce na czole, co mi się rzadko zdarza w ogóle. Także no, może podkreślać po prostu suche miejsca, na pewno będzie podkreślać suche miejsca. Także jeśli macie cerę suchą, albo po prostu skłonną z suchych miejsc, bo nawet przy tłustej cerze możemy mieć jakieś suche placki, to raczej to podkład nie będzie dla Was, ponieważ on to może podkreślać. Tak jak ja mam teraz ekstremalnie suche ręce, to w każde rowki mi powchodził ten podkład i nie wyglądał po prostu dobrze. Na razie kompletnie niewyczuwalny, jest bardzo lekki, nie ściąga w żaden sposób. Jeśli chodzi o kolor, to szczerze mówiąc w podglądzie tego nie widzę, w rzeczywistości widzę, że mógłby być troszeczkę bardziej żółty. On może jest z tych bardziej żółtych, to jednak mógłby być troszeczkę bardziej żółty. Zrobiłam ciemniejszy odcień i mocno się odcinał. Także dla mnie byłoby idealnie, gdyby było jeszcze coś pomiędzy, mimo 24 odcieni. To jak widać, dalej mam zastrzeżenia co do swojego koloru. Wracam do Was z podsumowaniem. Trochę się zagapiłam i mamy w tym momencie godzinę 1:18, także podkład mam na twarzy już 9,5 godziny. Także troszeczkę więcej niż ostatnio właśnie testowałam podkłady. I twarz, jak widzicie, świeci mi się dosyć mocno. Powiem szczerze, że jak sprawdzałam w ciągu dnia, to ten efekt nie był zbyt mocny i tak mniej więcej po 5 godzinach, po 4 godzinach już ta skóra się zaczynała na tyle świecić, że to już nie był taki efekt prześwietlenia, tylko już powoli po prostu ta sebo za bardzo dawało o sobie znać. I o ile jak właśnie tak po 6 godzinach mniej więcej sprawdzałam ten podkład, to wydawało mi się, że wygląda lepiej niż AGT właśnie z Catrice, które niedawno używałam. Ale teraz powiem szczerze, że mam wątpliwości, ponieważ skóra mi się dosyć mocno świeci i nie uważam, żeby po Catrice, gdzie z Catrice już zużyłam naprawdę połowę chyba opakowania, żeby aż tak mocno mi się świeciło. Wygląda bardzo podobnie do tego, co było po samej aplikacji. Tutaj troszeczkę mi się starło spod nosa, troszeczkę broda jakby jest bardziej prześwitująca niż była i tutaj widzę zaczerwienienia. Co jeszcze zauważyłam w trakcie noszenia, to fakt, że niestety podkreślał on pory. Tak jak któreś w suchości, to po prostu te pory też były dosyć widoczne, także tutaj raczej coś takiego wygładzającego pory. Jednak chyba się z tym kolegą niestety nie polubimy, ponieważ teraz naprawdę wiele podkładów na tej twarzy nie zostało. W tych miejscach, gdzie i tak te zaczerwienienia prześwitowało wcześniej, teraz już praktycznie widzę czystą swoją skórę. Także nie do końca to dobrze wygląda. Ogólnie jakby od samego początku ten podkład nie wyglądał idealnie, ponieważ on troszeczkę jakby wyglądał na zważony, mimo że jeszcze zważony nie był, nie mógł być, ponieważ świeżo po aplikacji podkład zważony nie będzie, ale teraz jest po prostu mocno starty i widać jakby takie kropeczki, takie suche miejsca i nie mam suchej skóry, także no nie wiem, tutaj właśnie przy liniach, co ja też nie mam takich ostrych linii uśmiechu, to tutaj jakbym i delikatnie popękane takie kawałeczki. Ja jutro przetestuję ten podkład z bazą z Make Up Atelier Paris, taką nawilżającą, ale beztłuszczową. Także zobaczymy, jak wtedy się podkład sprawdzi po prostu na tej bazie, gdzie nie ma w środku oleju i powinien się świetnie polubić, ponieważ jest to podkład na bazie wody. Także przetestuję wtedy i tutaj Wam po prostu napiszę, czy wtedy w takich warunkach bardziej sprzyjających do tego podkładu, czy on się sprawdził, czy nie. Ponieważ jutro też ten makijaż będę nosiła, no, z 12 godzin, to na pewno. I zobaczymy, to tak naprawdę kolorystyka jest takim największym plusem tego podkładu. Jeśli chodzi o krysy, też nie jest bardzo mocne, ponieważ dosyć dużo musimy tego podkładu użyć na raz, żeby uzyskać mocne krycie. I tak naprawdę przy takiej ilości, jaką ja dzisiaj użyłam do pokrycia mojej całej twarzy, to ten podkład starczył mi może na 2-3 tygodnie, ponieważ tam jest 13 ml. A podkładu użyłam trochę więcej niż tak w takiej ilości, której używałam HD z Catrice, czyli tak
No sporo, dosyć sporo. Czego wam jeszcze nie powiedziałam i nie pokazałam, to zdjęcia z flashem, które robiłam co prawda z telefonu i przed chwilą, nie pokazały żadnego flashbacku, także nie powinno się tutaj nic dziać. Też nie mam w ogóle na opakowaniu czy w opinii producenta informacji o jakimkolwiek filtrze w środku. Już nie będę dalej przedłużać, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli mieliście ten podkład, podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Też możecie napisać, jakie podkłady chcielibyście, żebym przetestowała w najbliższym czasie, a wezmę to bardzo mocno pod uwagę. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!